tu obecnych w Gminnym Ośrodku Kultury, bo u nas jest ta główna gala, którą tu widzimy. Z mojego ramienia witam panią wójt Lucję Michałek, witam pięknie. Witam pana przewodniczącego Rady Gminy, którzy nas zaszczycili, samorządowcy nasi, i witam panią radną Lucynkę Bytow. I pana sotry, starsi powiatu, pana Jana Bandyra. Jej pani Bogusię Jaworzynka sołtys, witam pięknie. Pani Bogusia się zloła. Także mamy dwóch sołtysów. Pani Basia proszę prosi o usprawiedliwienie, bo akurat nie mogła z przyczyn zawodowych, ale też was wszystkich pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. I jeszcze witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce, panią Monikę Kukuczkę. Witam pięknie. I was zocne twórczynie do Ładynki Brawa. Także państwo serdecznie witam, witam media nasze zocne, a to już Lucynka będzie przedstawiać, bo drodzy gości, ja tylko powiem najważniejsze jeszcze nasi goście muszę przedstawić. Pana dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, pana Lesława Berpachowskiego z Bielska Białej. Witamy pięknie. Dyrektor. Panią Małgorzatę Słonkę, to jest pani, która tam pracuje, wydaje właśnie taki kwartalnik relacje i też brała pieczę nad tym konkursem, także witamy pięknie. Witamy z panią Młodzi, a to wszystko Lucynka. Drodzy goście, Lucynka jest organizatorem, pani Lucyna Lichocka-Kochut, Fundacja Koronka Koniakowska wymyśliła, napisała projekt i się poszczęściło, pięknych prac i dużo nagród, także oddaję głos. To bardzo dziękuję pani dyrektor, ponieważ Gminny Ośrodek Kultury i właśnie Pisterny i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej są współorganizatorami tego konkursu, który przejęłam, można powiedzieć, po 8 latach z ramion Regionalnego Ośrodka Kultury, bo to zawsze był główny organizator, koordynator, a sam konkurs wymyślony przez panią Dorotę Ząbkowską, ówczesną właśnie pracownicę Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej, dziś panią z Ministerstwa Kultury, która między innymi rozdaje środki z dziedziny kultury i właśnie na różnego typu działania projektowe i rozwój twórczości ludowej. Więc cieszę się, że te instytucje wsparły też mnie, jako dziś jako fundację, która całość przejęła i organizowała. No bo bez tej historii i tych też archiwalnych materiałów nie byłoby mi tak łatwo, a myślę, że koronczarki znają ten konkurs przede wszystkim właśnie z tych instytucji, więc to, że go przejęłam, było mi już łatwiej, bo miałam się też zaufanie, że będzie dobrze zorganizowany. W konkursie najważniejsze oczywiście są uczestniczki, ale także jury, które te nagrody rozdaje, które te nagrody przydziela. Nie ma łatwego zadania, ale tutaj dbałam o to, by jury było profesjonalne, by jakby znało się na rzeczy. Zatem przyjęła zaproszenie do grona jury pani profesor Kinga Czerwińska, która była przewodniczącą tego jury z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pani Monika Wałach-Kaczmarzyk, myślę, że wszystkim tutaj lokalnie znana jako działaczka kultury, ale przede wszystkim hafciarka. Więc tutaj w tym konkursie występowała jako właśnie haft i specjalistka od haftu. Jedna z niewielu, która jeszcze do dziś robi haftem dwustronnym, który na naszym konkursie tylko jeden się pojawił, u pani Zuzki Jelcz w Bydlu. No więc drugą specjalistką od haftu była pani w jury, pani Katarzyna Rudzka-Ryś, ale nie ma jej, może jeszcze dojdzie. Od koronki Zuzanna Kubaszczyk, też nie ma, może dojdzie, bo obiecała, że będzie. No i pani Dorota Ząbkowska z Ministerstwa Kultury. Tak wyglądało nasze jury. O samych przebiegu tutaj pani Kinga opowie. Oczywiście, jeśli chodzi o same przywitania, no to bardzo się cieszę, że panie większość, które wzięły udział, przyszło, bo konkurs po 8 latach nieobecności i stwierdziłam, że to jest priorytet na ten rok w moich działaniach i w działaniach w
fundacji i właściwie w ramach projektu Heklowana Tradycja większość środków, które pozyskałam i które przyznano mi z ministerstwa, przekazałam na nagrody. Więc mam nadzieję, że panie będą zadowolone i docenione i zachęci to przede wszystkim panie do, na przyszłe lata do wzięcia udziału w tym konkursie. Sponsorem nagród jest też Gminny Ośrodek Kultury, bo dołożył jakąś część, Regionalny Ośrodek Kultury. I mamy tutaj panią Monikę Sternik z fabryki nici łódzkiej Ariadna, która dla każdej z uczestniczek przywiozła również nici i mulinę dla hafciarek. Więc mam nadzieję, że naprawdę panie tutaj wyjdą nagrodzone, pocieszone. O samych pracach jeszcze będę mówiła na zakończenie i chciałabym oddać głos pani wójt, bo niestety musi uciec, więc jak później zaczniemy odczytywać i wręczać nagrody, to, może już nie być okazji, więc pani wójt, proszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Na tej wystawie jest rzeczywiście przepiękna i w takim dniu, dniu bardzo ważnym dla naszych pań, porączarek i hafciarek. Patrząc na państwa pracę, jestem pełna uznania, pełna dumy, bo jako wójt miałam i mam niejednokrotnie ostatnio rozmawiać z osobami, które przyjeżdżają do gminy Istebna, ale też często my bywamy zapraszani, byliśmy w tym roku w Madrycie, prezentować właśnie to dziedzictwo kulturowe i koronkę. Z tego miejsca podziękuję również pani Lucynie Bytow, która tak pięknie pokazała, jak te prace powstają. Bo opowiadać, podziwiać to jedno, ale prezentować, tak jak w Madrycie byliśmy pytani o tą maszynę, która wykonuje te prace, to już jest ta część taka warsztatowa, która wymaga zaangażowania, pracy i tej nauki, która u nas jest no, praktycznie prowadzona od tych najmłodszych lat. Także z mojej strony serdeczne podziękowania, gratulacje. Wszystkie panie na pewno zasługują na duże wyróżnienie. I jeszcze raz z dużą wdzięcznością z mojej strony wyrazy szacunku dla państwa pracy, tej misterności i najwyższego poziomu w wykonaniu. Naprawdę jestem dumna i dziękuję wam za to. Zatem oddaję teraz już głos naszej przewodniczącej jury, bym odczytała protokół, zdradziła tajniki. Zanim przejdę do tego, co państwa dzisiaj tutaj panie sprowadzili do protokołu, chcę na podstawie kilka słów, chciałabym od siebie powiedzieć. Zostałam przedstawiona jako profesor Uniwersytetu Śląskiego, tak jest, natomiast chciałam państwu powiedzieć, że z Koniakowem jestem związana właściwie od zawsze, ponieważ jestem skoczowianką, więc prawie jestem z Nela. Natomiast naukowo zaczęłam się zajmować twórczością ludową, w ogóle generalnie tu wsi, ale także tym, co nas tu dzisiaj właściwie przyciągnęło, czyli zarówno i koronką, i haftem, już na studiach. I być może tak było, że już w trakcie moich badań terenowych na pewno gościłam u którejś z pań, bo te badania no, były prowadzone przez wiele lat. Potem zbierając materiał do mojego doktoratu, także pisałam o koronce, także o hafcie, więc to dzisiejsze miejsce tutaj moje, mam nadzieję, nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście z tą waszą twórczością, z tym miejscem jestem od wielu już lat związana. Kolejne moje jakieś zawodowe zainteresowania ciągle tą koronkę gdzieś spotykają. Od kilku lat też jestem ekspertem niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I to dzięki współpracy z tym miejscem koronka znalazła się na liście krajowej niematerialnego dziedzictwa. Jestem z tego szczególnie dumna, że udało nam się to wspólnie zrobić. I żeby podkreślić to miejsce, żeby to miejsce znalazło się wśród tych najważniejszych, najbardziej unikatowych elementów dziedzictwa, które należy
podkreślać, którym należy się chwalić nie tylko tu, nie tylko w granicach naszego kraju, ale po prostu na całym świecie. Macie ogromne Panie szczęście, że zostałyście obdarowane wielkim talentem, że możecie ten talent przyjmować od swoich poprzednich babć, ciotek, mam. I co najważniejsze, to nas cieszy i ten konkurs, te działania, które są tutaj kontynuowane, to potwierdzają, macie komu przekazywać te tradycje, które macie w rękach. To jest dla nas największa, myślę, że dla wszystkich największa radość. Ten konkurs to potwierdził, ale to zaraz Państwo zobaczycie szczegóły, że ta tradycja ciągle jest żywa, że ciągle się rozwija, że ciągle wśród Was są mistrzynie, które to już kilkudziesięcioletnie umiejętności potrafią przekuć, to może niedobre słowo, ale przełożyć na nici i ciągle je światu pokazywać. Zatem to kilka słów ode mnie. Myślę, że wszyscy Państwo jesteście ciekawi, co tu mamy. My się spotkały się, Lucyna już przeczytała skład, jeśli pozwolicie, to jeszcze wrócę do szczegółów. Spotkałyśmy się 11 października tego roku w składzie Dorota Ząbkowska, przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ja. Pani Katarzyna Rycka-Ryś, znana Państwu z Muzeum w Jaworzynce. Powiem to, moja studentka, tak samo jak Katarzyna. Mamy jeszcze parę moich studentek i to mnie jeszcze bardzo cieszy. Tutaj też, z każdej strony zaczynam się nie obracam, to są moje studentki. To jest w ogóle największa radość, jaką mam. Ale wracając. Oczywiście jury, nie tylko naukowcy, nie tylko osoby, które gdzieś tam z boku przyglądają się tej twórczości, ale są także mistrzynie, czyli pani Monika i pani Zuzanna, które wspierały nas w pracy w obradach. Przewodniczącą jury zostałam ja, w związku z tym dzisiaj jest mi ogromnie miło przeczytać efekty naszej pracy. Do jury zgłosiło się 30 osób, 10 chawciarek i 20 koronczarek. Ta liczba jest dla nas, była dla nas satysfakcjonująca, ale myślę, że nie do końca. Wiem, że w każdej chałupie niemal jest ktoś, kto heklowaniem się zajmuje i mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie się co nowo starać. Przynajmniej co najmniej podwoiła liczbę uczestniczek, jak nie jeszcze bardziej ją zwiększyła. Przyznaliśmy nagrody w kategorii zarówno koronki, jak i haftu. Zaraz odczytam osoby, które wygrały. Przyznaliśmy nagrody w wysokości prawie 18 tysięcy. A więc jest się z czego cieszyć i to dla nas jest... 2500. 20? Aha, tak, nie jeszcze. 17, dobrze, to 17 550 pochodzi z Fundacji Koroniki Poniatowskiej, ale te nagrody, ta pula została zwiększona, tak jak co nam do 20 tysięcy. Partycypowali w tych nagrodach także ROK i GOK, więc troszkę te nagrody nam się zwiększyły. Praca, powiem Państwu, zanim jeszcze to odczytam, była ogromnie trudna, prawda, Monika? Mówiłyśmy się troje, jak wśród tych zgłoszonych prac wybrać te najlepsze. Poziom był bardzo wysoki. No, za każdym razem, kiedy pracuje jury, musi stanąć na wysokości zadania i musi wybrać te najlepsze z najlepszych. Mamy nadzieję, że Państwo, Panie, rzeczywiście uznacie, że nasz wybór był dobry, był. Chciałyśmy nagrodzić te prace, które rzeczywiście oznaczały się ogromnym kosztem, wirtuezją techniki, bo to oczywiście było dla nas szalenie ważne, ale także kreatywnością, pomysłowością i tym kierowałyśmy się w naszych obradach. Z wielką radością po odhodowaniu prac przyjęłyśmy wiadomość, że wśród laureatek znalazły się i
te osoby, które cieszą się już uznanym szacunkiem wśród twórców widok, ale także osoby młode. I to najbardziej napawało nas radością, że mamy także kontynuatorki, macie kontynuatorki wśród Was tych umiejętności, które oceniać. Zatem myślę, że wybramy. Tak, to może jeszcze tak, ustawmy się teraz, żeby prosimy, żeby panie, które będą odczytywane, podchodziły po nagrody. Pana dyrektora poprosimy o wręczanie katalogu. Tu są. Przyznaliśmy, tak jak mówiłam, nagrody w kategorii koronka i w kategorii haf. Ponieważ oczywiście prac koronczarskich było znacznie więcej, w związku z tym przyznaliśmy dwa pierwsze miejsca, dwa drugie miejsca, dwa trzecie miejsca oraz trzy wyróżnienia. Natomiast w kategorii haf przyznaliśmy pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia. Napięcie nie będzie podtrzymywane, bo zaczynamy od pierwszego miejsca, tak? Tak, i przejdźmy tutaj. Pani Monika będzie wręczała swoje. Ja jeszcze powiem bardzo ważną rzecz. Po wernisażu każda nagrodzona koronczarka przyjdzie do mnie do biura i tam wręczę kopertę z pieniędzmi. Nie mogę zrobić tego tutaj z racji formalnej, ponieważ każda z Was musi potwierdzić odpust. Są to dosyć duże kwoty, więc no, niezależnie czy duża, czy mała, każda z Pań musi mi potwierdzić odbiór, bo wtedy by mi ministerstwo te pieniądze kazało zwrócić. Dlatego nie wyobrażam sobie, żebym miała do Was dzwonić, żebyście mi to zwracały. Tak, ja nie chcę. Stoję tyłem do władz, ale nie mogę mi dzisiaj zobaczył. Stoję prawie w władzy, żeby się kręcić. Zatem, jeśli Państwo pozwolicie, zaczynamy. Tak. Pierwsze miejsce w kategorii koronka. Przyznaliśmy nagrodę w wysokości 2500 zł. Ta nagroda trafia do Pani Zuzanny Tak-Skoniakowa. Brawo! Jak mogę pokazać, to ta ekspozycja, to są dzieła Pani Zuzki. Jest szczególnie miło dzisiaj, ponieważ jechałyśmy razem busem do Warszawy na wręczanie, odbieranie nagrody, w związku z tym bardziej. Pierwsze miejsce Pani 2000 zł. Mam nadzieję, że to jest fajna chwila dla Pani. Panie Zuzki, proszę płakać. Ja się czuję, że Pani ja też Pani bardzo dziękuję, że przyjęła mi Pani. Mam nadzieję, że nie będzie Na razie tak. Potem poprosimy do wspólnego zdjęcia, a potem jeszcze będzie o prowadzenie uczestników prac, bo to wskazywała, która kogo, więc... Pierwsze miejsce, nagroda w wysokości 2,5 tysiąca złotych dla Pani Doroty Cieślak. No brawo. Też z Grunika. Teraz mamy dwie drugie nagrody, też myślę zadowalające, w wysokości 2000. I pierwsza, druga nagroda trafia do Marty Legierskiej. Brawo! Ciotka, macie drugie miejsce, 2000 zł. Proszę bardzo.
Ja też pani serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że pani też wychodzi piękne rzeczy. Też dostałam zaproszenie już przedtem. I zapraszam do siebie panią Halinę Kukuczkę po odbiór nagrody. Najdziwniejsze miejsce to córka pani Hani. Tak, znaczy jest przekaz. To jest najważniejsze. No, mam teraz do niej rozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale o to chodzi, żeby Przemysza został mistrzem. No teraz trzecie miejsca. Też nagroda, myślę, będzie dla pani satysfakcjonująca. 1500 zł nagroda. Trzecia i zapraszam panią Wandę Kubicę. Wielkie brawa. I ostatnie, trzecie miejsce, Małgorzata Krężelok, 1500. I teraz, jak państwu obiecywałam, trzy wyróżnienia. Pierwsze w wysokości 550 zł dla Ireny Motyki. Drugie wyróżnienie w wysokości 500 zł dla Anny Siko. Jeszcze nic. Nawet jakby pani nie chciała. Dziękuję. Ostatnie wyróżnienie w kategorii gorąka dla Grażyny Bryś. Wysokości 500. Przechodzimy zatem do kolejnej kategorii, kategoria LOW. Tutaj mamy trzy miejsca i dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce w kategorii HAW zostało przyznane pani Bożenie Konkol z Jaworzynki. Drugie miejsce w kategorii haft w wysokości 2000. To będzie niespodzianka, ani Koniakow, ani Jani Jaworzynka. Zapraszam Agnieszka, moja studentka. Agnieszka Pawlik pocieszy. No tak, Agnieszka Pawlik. Na co dzień zawodowo związana z domem dla rozwoju. Też pani promatuje, bo ta artystka. A co jest artystka? Pani Agnieszka ma tylko poduszała. Ręce robi, tu się uczyła. Ręce robić maluje, a tamten bydę, bo to ten, to jej praca. Proszę, to. Bo cię za poobzierać. Ja zaraz będę o każdej mówić, żeby właśnie wyszliście państwo z poczuciem wiedzy, kto co zrobił. Trzecie miejsce w kategorii haft, nagroda w wysokości 1500 zł dla pani Anny Konkol z Jaworzynki. Brawo.
Brawo. I proszę bardzo. Panie Pani. Gratulacje. I dwa wyróżnienia. Pierwsze w wysokości 500 zł dla Weroniki Łacek z Jaworzynki. I ostatnie wyróżnienie dla Bronisławy Polok w wysokości 500 zł. Zapraszam do mnie. To jest właściwie najprzyjemniejszy moment dla członka jury, kiedy może dzielić się radością, nie swoimi pieniędzmi. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ja mam trochę udział w tych nagrodach, ponieważ byłam też członkiem takiego zespołu oceniającego wnioski. Co prawda nie mogłam oceniać wniosku, bo jestem za bardzo z nim związana, ale co Państwu powiem, wspierałam innych członków, żeby dobrze zagłosowali, więc to też się bardzo. Część tego konkursu, albo właściwie konkurs, oczywiście leży cała inicjatywa, leży po stronie Lucyny, ale wspieram ją jak mogę również. Też ją wspierajcie. Też ją wspierajcie, bo macie dobrego ducha tutaj. Musi być lider, zawsze to powtarzam. Lider, który zmotywuje, pomoże i to jest najważniejsze, żeby was poprowadził, żeby was przede wszystkim pokazał świat. To dzisiaj w tym świecie, który jest w komórkach, w telefonach, gdzie tam jeszcze w telewizji, w komputerach, ona to robi. Wierzcie mi, jak nie macie jeszcze pewności, to robi to świetnie i mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze przy innych okolicznościach. Tak miłych jak ta dzisiejsza. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, nie tylko tym nagrodzonym. Musiałyśmy kogoś wybrać, ale gratuluję wszystkim paniom. No i cieszę się z Panem, że dzisiaj mogę wypowiedzieć. No, ja dziękuję za miłe słowa, no i przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia, bo takie zacne jury, jakie miał ten konkurs, no to myślę, że to też taka wartość ogromna i dodana, i dodatnia. No to zwyższa poziom i też mobilizuje korączarki, daje wam poczucie, że wzięłyście udział w czymś ważnym, w czymś dobrym, w czymś porządnym i na tym mi także bardzo zależało. I dziękuję jury. Chciałabym, zanim przejdę do oprowadzenia po wystawie, chciałabym, żeby jeszcze Monika Wała, jako właśnie ekspert od haftu, między innymi, powiedziała właśnie swoje słowa i odczucia i skomentowała konkurs. Czułam się bardzo zaszczycona, że mnie do tego zaprosiłaś. Nie wiem, no to jest dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie, że mnie doceniasz, już od jakiegoś czasu już mało robię, no więcej się zamienia, wszyscy wiedzą, muzykowaniem, ale jest dla mnie haft bardzo cenny. I w wolnej chwili nadal coś robi, ale nie na tyle, żeby zdobyć się na to, żeby dać pracę na konkurs. Dlatego tym bardziej jestem wdzięczna tym paniom, które kultywują tradycje, które się chce i których to cieszy, które wymyślają wzory, bo wśród tych prac widzieliśmy takie motywy, które na przykład ja jeszcze nie spotkałam. I ta wymiana tych doświadczeń i tych prac, no to było coś fantastycznego, żeby to poznać, poglądać, ale ocenianie było szalenie trudne. Wierzcie mi, gdybym mogła, to bym nie przyjęła tej oferty w jury, bo już kiedyś raz byłam i dla mnie to jest ogromna trudność. Nie lubię tego, ale skoro już była taka konieczność, to
jakby powiem w cudzysłowie, czepiałyśmy się najdrobniejszych szczegółów, oglądałyśmy wykończenia, porównywałyśmy prace, czy one są mniej więcej z jednego czasu, czy robione specjalnie na ten konkurs, co też było dużym atutem. Czy to jest taki przegląd dorobku życiowego, co też jest szalenie cenne. Czy te prace są mniej więcej równe, czy... No, wszystko, na wszystko zwracaliśmy uwagę i wszystko było ważne. No i potem już kwestia dogadywania się i targów, ogromnych targów, które trwały kilka godzin. I zaznaczam, nie wiedziałyśmy, kogo są te prace i tutaj skrzynki nie przyznamy. Ale rozeszłyśmy się w przyjaźni. Konsensus był. Także może taką zachętę na następny raz, bo na pewno jeszcze takie edycje konkursowe się odbędą, to byśmy zachęcili panie, żeby rzeczywiście na ten konkurs spróbowały zrobić swoje prace. Gdyby jeszcze te prace były mniej więcej równe, w sensie wykonania, no i też jakości, żeby tak trochę w stylu, czy też w kolorach. Chociaż jeśli to są prace takie, na przykład dziedzin haftu, które można by wykorzystać na ten moment teraz, żeby one jakoś zaistniały w życiu codziennym, to też jest szalenie cenne. Na to też zwróciliśmy uwagę, że to, te prace mogą być wykorzystywane. Teraz tak jak kolonka się rozbudowała i pomysły są szalone, tak zaczyna się już dobrze dziać w dziedzinie haftu. I niektóre pomysły są cudne i ja myślę, że to was zachęci, jak poglądać sobie tę pracę, do pobudzenia swoich wyobraźni i budowania nowego czasu dla koronki. Przepraszam, dla haftu. Dziękuję bardzo. Faktycznie tak przede wszystkim brano też pod uwagę właśnie całość pracy, nie poszczególne prace, nie pojedynczy bieżnik, pojedynczą koszulę, czy też pojedynczą serwetę, tylko patrzono na ogół prac. I tak jak Monika mówiła, właśnie faktycznie one rozważały te dylematy, bo nie znały, tylko ja znałam, ale się nie odzywałam, więc jak oceniałam, mówię, no to wygląda chyba, że zrobione jest wcześniej, a to później. No ja na przykład znałam wiek tych pań, więc mogłam przypuścić, że faktycznie mogłoby tak być. Więc tutaj jest słuszna uwaga, by na przyszłe lata, a planuję organizować konkurs co 3 lata. Mam nadzieję, że uda się taką regularność zachować, że Ośrodek Kultury i Regionalny Ośrodek będą nadal współorganizatorami, będą wspierać, no a miejmy nadzieję, że ministerstwo także będzie nas dotować. I myślę, że to za te 3 lata można coś wymyślić, można coś zaplanować i taką kontynuację chciałabym na pewno dla was przede wszystkim, żebyście się czuły zmotywowane i doceniane zachować i właśnie tą cykliczność co 3 lat. Zanim jeszcze przejdę stricte do właśnie oprowadzenia po poszczególnych pracach, to no, cieszę się z obecności pani Urszuli Rybki, które teraz jesteśmy sąsiadkami. Ja mam to Centrum Koronki swoje muzeum, Ula prowadzi swoje muzeum i Izby Pamięci jest cały czas moim też informatorem. Jak czegoś nie wiem czy coś, to zawsze do niej mogę zadzwonić, zapytać. Więc cieszę się, że też przyszła, bo sama ona także wspiera i rozwój i same koronczarki. Więc jest niezwykle ważną osobistością, jak i jedną z największych tutaj na tej sali. Cieszę się także właśnie z obecności przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Lagierskiego, którego poproszę o parę słów, bo na pewno ma jakieś swoje przemyślenia i bierze udział także w wydarzeniach. Więc panie Staszku, poproszę. Dzień dobry, no akurat na pewno na to nie jestem przygotowany. Jeżeli chodzi o przemyślenia, to ciężko tutaj dyskutować z tym pięknem, które widzimy przed nami, dookoła nas. No na pewno trzeba z tego miejsca przede wszystkim pogratulować wszystkim. Oczywiście zwycięzcą jak najbardziej, bo jury było po to, żeby jednak wybrać te najlepsze prace, ten całokształt docenić. Natomiast mi się wydaje, że wszystkim
panią, ale też trzeba podkreślić, że są już i panowie. Jednego na pewno znam, który hekluje, więc też to jest jakiś duch czasu, że po prostu wszystko się zmienia, ale tradycja, piękno koronki i haftu pozostaje. I z tego powinniśmy się cieszyć. Jestem dumny z tego, że jestem mieszkańcem Trójwsi, że mamy się czym chwalić, możemy się chwalić i powinniśmy też dbać o to, żeby te tradycje były przekazywane młodemu pokoleniu, ale tak jak jedną z wyróżnionych tutaj młodych koronczarek dzisiaj, myślę, że to jest taki zaczyn do tego, że tej młodzieży więcej się będzie garnąć, bo też były głosy, że nie za dużo jest chętnych do heklowania czy do haftowania, ale mi się wydaje, że przez tego typu wystawy, imprezy, gdzie ta nagroda też jest jakimś bodźcem do tego, żeby się po prostu podjąć tego trudu, bo to tak w tym kontekście trzeba powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo wielki i mozolny trud, ale też ten trud jest wykuwany później w tak cudowne piękno, jakie są w postaci koronek czy haftów. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom, wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie, ale też i wszystkim hafciarkom i koronczarkom z całej Trójwsi i nie tylko, bo też jedna z nagród powędrowała poza naszą gminę. Także tutaj gratulacje, no i wielkie podziękowania dla pani profesor i całego jury oraz dla Regionalnego Ośrodka Kultury, który właśnie wspiera też tą działalność, no i oczywiście dla ministerstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz jeszcze wręczymy dyplomy dla każdej z uczestniczek za udział, katalog i dzięki ogromnej uprzejmości firmy Ariadna, która specjalnie tutaj w osobie pani Moniki Sternik przyjechała aż z Łodzi, żeby podarować dla każdej z pań kordonek, właśnie polski kordonek, bawełniany oraz mulinę dla koronczarek, więc każda z pań otrzyma upominek. Mi już się nie udało większej puli zdobyć, ale bardzo chciałam, żeby każda z was otrzymała, bo każda z was się starała, każda z was myślała i więc takie miałam poczucie, Boże, jak będzie mi źle, jak wyjdziecie z pustymi rękami, więc bardzo dziękuję pani Moniko za to, że zasponsorowała pani. Z przyjemnością to zrobiłam, naprawdę z przyjemnością przekonałam mojego dyrektora, że warto przyjechać, warto wasze ręce, wasze piękne, cudowne ręce uściskać po prostu, bo robicie przepiękną robotę, naprawdę, i zaprosić was w roku 2021 na wystawę z nici Ariadny, która będzie w Muzeum Włókiennictwa. Ja Lucynce przekażę namiary, wszystko będzie wiedziała, także zapraszam, bo te prace są warte pokazania nie tylko tutaj, ale i w Polsce. Naprawdę są piękne. Tak, i tutaj zanim jeszcze chciałabym podziękować, nigdy za wiele, czasem to się przedłuża, ale myślę, że warto docenić każdą osobę, która miała jakikolwiek wkład w pracę i pomoc mi, bo często te osoby się pomijają, one są naprawdę ważne. Ani Jackowskiej z domu Słowik, bo właściwie w wakacje wyszła za mąż, jest istepnianką. Od lat współpracujemy, jest grafikiem. Tutaj nieopodal ma swoją dziuplę graficzną, gdzie można różne rzeczy sobie wydrukować. I Ania zaprojektowała właśnie dyplomy, katalog, i właściwie wszystkie rzeczy, które ja robię i wydaję, to są z projektu Ani. Za nią ci bardzo dziękuję, bo czasem ją zabijam tylko tą ilością wszystkich prac, zdjęć i tak dalej. Ale przyznacie panie, że dyplomy, plakaty, katalogi zaraz wszystkie będą miały w rękach, są przepiękne. Więc Aniu, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną i że współpracujemy, bo to wszystko jest eleganckie i ładne. No i tutaj panu Danielowi Frankowi, który też robił zdjęcia do wszystkich prac, właśnie do katalogu. No i bez niego też by to się oczywiście nie odbyło, więc bardzo ci dziękuję, Danielu. I był naszym fotografem na pokoleniowym heklowaniu, więc także tutaj się w sumie nasza współpraca zaczęła. Kolejność przypadkowa i
dzisiaj będziemy wręczać za udział. Dla pani Bolesławy Legierskiej z Koniakowa Dejów. Halina Skórzok z Koniakowa Jasiówki. Dojechała nasza Teresa Legierska z Koniakowa Bukowiny. I z Bukowiny tu mamy, tak? Mamy też jeszcze więcej. Tak, właśnie, to są dwie panie Teresy, które są namiętnie mylone. Pani Teresko, gratulacją, dziękuję. I niteczki, bo też pani Koronka. Pani Genoveva Stawowska. Z Koniakowa Pietrasiny, ale nie ma pani Geni. Ona nie ma. Koronka, to może oddać. Może... O, i pani Teresa Szotkowska, też jej nie ma. To jest, no, też koronczarka. To jest pani, która mieszka w Czechach, ale pochodzi z Pustek. Wiesława Legierska z Koniakowa spod Grady. Wielki brat. Pani Brygida Kajzer z Koniakowa Sztuczki. Ze Sztuczku, ja to mówię po pani Marta Bryś z Koniakowa Tynioka. Wielkie brawa. Ma to pani Joanna Habulok z Koniakowa Cisowego. To jest pani Joanna, gdzieś tu ją widziała, więc... Maria Gazurek z Istewnej Kawule. Kawulu. To jest... Kawulu? Tak, to miało... Musimy to przeczytać. Będzie odwiedziona, ale jeszcze dwa jeszcze mamy. Dziękuję. Pani Monika Gazurek-Lapczyk, ale to mama odbierze, i Janina Gazurek z Istewnej Wojtków. Ja wiem, no ale to nie ma. Pani Zuzanna Jarz z Istewnej Liki. Dyplom za udział. Pani nie wie teraz, co się dzieje chyba. Bo się spóźniła. Wiem. Tutaj pani profesor wręczy. Dyplom za udział. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję bardzo za pracę, za udział. No i dziękuję.
będzie za 3 lata. Drogie panie, może wszystkich, czy ktoś nie dostał? A, to dziewczyny mi coś nie wypisały. Zaraz, no właśnie. Jest Magdalena, coś jest nie tak, dobrze. Jest Magdalena Kilian. Dobra, Magdalena Kilian, przepraszam bardzo. Hawciarka. Na szczęście prezenty. Są, tak, prezenty są. Jeszcze została jedna koronczarka i jedna. Czy jest na sali pani, która nie została obdarowana? 30, więc ja. Tak, 30. Musi się tu zgadzać, więc sprawdzimy z listą. Widocznie tej pani nie ma. Tutaj dwóch pani nie ma. Dwóch pani. Jeszcze są dwa pytania. A mam, Magda. Jest dla ciebie dyplom. Tak. A, i jest Teresa Legierska z Koniakowa Bukowiny, która jest nieobecna, którą wyczytaliśmy właśnie tutaj za nim, pani wszystko się zgadza. To jest koronczarka. A to Znajdziemy. Nie ma dziesiątej. Irena Tyc, jest jeszcze koronczarka. To bota. Ja może idę po wygrywać. Nie, to nagrywasz? Nie. Wejdę ci w oprowadzę, potem już będziemy się cieszyć, będziemy pić kawę. Ja ci powiem, tutaj są takie różne gazety z wyrobami. Jak macie ochotę, to możecie sobie wziąć, to jest wszystko za darmo. Są też dwa katalogi z ludzi Ariadny z tej naszej wystawy. Aha, no nie, to jest drogie panie, tak, już właśnie następnie powiedziałam, dla mnie, wiecie, że ja kocham naszą twórczość, kocham Poronkę, kocham także Hartę i naprawdę każda z pań była dla mnie niezwykle droga. Niezależnie od wyników, ja się bardzo cieszyłam, każdą pracę po 10 razy oglądałam i każda praca jest dla mnie bardzo wartościowa, ale teraz prosiłabym nie rozmawiać, bo myślę, że to jest mimo wszystko też jedna z najważniejszych chwil, kiedy